Cześć, to są... Inu, miałam laga. Ja też zawsze mam laga, jak się witam. Zostaw tą taśmę. No. Dzisiaj mamy Q&A. Tak, drugie. I bardzo dziękujemy sobie za tyle pytań, bo w tamtym chyba było mniej o wiele. No. I co? Może bym dała radę spisać listę, kto nam dał te, bo teraz już nie pamiętam. No, ale ogólnie można było zadawać pytania na naszym Discordzie. Tak, na grupie i na stronie. I niestety na Facebooku mało kto tam się udzielił. Tak, ale bardzo, bardzo mnie zaskoczył że dużo było pytań na Instagramie. Ten Instagram nasz to chyba już martwy powoli jest. Znaczy, no, nie, mam nadzieję, że jakoś go odratujemy. No. Więc co? Zabieramy się za pytania, nie? Może... Dobra, ale to później. Dobra. Mam pomysł, jak uratować naszego Instagrama, ale to później. Tak. To zaczynamy? No, zaczynamy. Dobrze. Boję się niektórych pytań. Ja też. Pierwsze. No. Ile mniej więcej wydajecie na mangi miesięcznie? Szczerze to nie wiem, bo teraz dostałaś bana. Tak, bo teraz trochę mniej, chociaż jak był Black Friday, to trochę poszalałyśmy, bo było to tam 45 mang chyba. Tak mi się wydaje, że tak jakoś liczyłam i tyle wyszło, ale ile w ogóle wydajemy na mangi, to mogę jedynie powiedzieć, że dużo, ale dokładnej kwoty to niestety nie podam, bo nie mam pojęcia po prostu, ile... Ale tak od ilu do ilu mniej więcej? Na pewno ponad 300 zł idzie. No, na pewno. Jak nie więcej. Jezus. No, dobra. No, miałam wodę przynieść, zapomniałam. Nieważne. Czym się interesujecie oprócz mangi i anime? No ja miałam tak, że trochę w książkach też siedziałam. Trochę? No dobra, bardzo siedziałam. Nawet widać na ten, za tobą są pudła z książkami. I to jest tylko część mojej kolekcji książkowej. Ale tak, lubiamy też razem grać w gry. No, dużo gramy. I ja zauważyłam, że jak zaczynamy jakąś nową grę, to my potrafimy ją wciągle grać. Tak, codziennie, nie? A potem nagle przychodzi taki czas, że nam się nudzi i ona jest odstawiana. I znajdujemy nową, odstawiana, a potem po jakimś czasie, bądź nie, się do niej wraca. Ale na przykład, czym się też interesujemy, no ja uwielbiałam chodzić po górach. Teraz, co prawda, od 2 lat chyba nie byłyśmy tak na szlaku, żeby iść, chodzić po szlaku, spać w schronisku. No trudno, jakoś tak ciągle się niby planuje te wyjazdy, ale nigdy nie dochodzą do skutku, tak. Coś jeszcze nas interesuje, jeśli chodzi o ten? Ja też dużo na YouTubie siedzę, ale czy to można nazwać zainteresowaniem? Powiem szczerze, że odkąd zaczęłyśmy same nagrywać na YouTubie, YouTube już mnie tak nie cieszy. Zauważyłam, jak wcześniej oglądałam właśnie Undecided. Nie mogę dzisiaj coś się wysławić. Undecided. Całą jego ekipę, no nie, czy właśnie Roka, albo tam kogo jeszcze oglądałyśmy tak namiętnie. Ale ten nawet bestsellerki w ogóle, to tak jakoś... No. Nie mam takiej, wiesz... Teraz pieski oglądamy. Co? Pieski i kotki. Tak, pieski i kotki. To zawsze jest fajne. Tak, to zawsze mamy ochotę. Więc... No. Ale nie, ja... Może mniej, ale... Ty lubisz też rysować. Takie, znaczy tak jak ten... Właśnie dzisiaj znalazłam twoje te zeszyty takie, co się dorysowało, różne postacie. Lubię rysować, ale nie umiem, nie? Znaczy, nie tyle, że rysować, tylko... Nie wiem właśnie. A ja właśnie puzzle lubiłam układać, no ale teraz nie układam też puzzli, no bo... No miejsca też nie. Tak, mój stolik do puzzli zajęły mangi. I teraz mangi to choinka w sumie też. Ale tak, gdzie nie spojrzeć, u nas są mangi leżą, bo już się nie mieszczą na półkach. No. Dobra, to dalej? Czy wiecie, ile kosztowała was wasza kolekcja? Nie wiemy i raczej nie chcemy tego wiedzieć. bo zrobiłam ten błąd przy książkach i oczywiście to było też obliczenie takie pi razy drzwi, no nie? Bo to wiadomo, że przeważnie nigdy nie płaciłam tych okładkowych cen, bo na internecie jak kupowałam przez, wiesz, czy tam nieprzeczytane, czy jakieś tam, to tam jest przeważnie trochę niższa ta cena. Ale jak liczyłam po tych okładkowych cenach, to jeśli dobrze pamiętam, to około 10 000 mi wyszło za książki same, więc nie chciałabym liczyć. Ja też nie chciałabym liczyć. Jeśli chodzi o mangi, bo wydaje mi się, że jest o wiele tego więcej niż książek, chociaż... Ale książki są droższe, nie? Chociaż też połowę książek wyniosłam na strych. I one też tam czekają na swoje miejsca kiedyś, może. Może, jak o nich nie zapomnisz. No. Bo już zapomniałam. Ile średnio czasu poświęcacie na przeczytanie jednego tomu mangi? To zależy też od mangi, bo na przykład jak są takie, że od razu się złapie ten taki prąd, to w ciągu na przykład, nie wiem, pół godziny jesteśmy w stanie naprawdę dużo przeczytać, ale jeśli na przykład tak jak ty trafiłaś na Ouranę, no nie? I przez którego nie mogłaś się przebić. Ja chyba jest... 2 tygodnie to czytałam. No to... długo to schodzi. To tak samo jak ja z Angel Sanctuary, no nie? I to szczególnie 3. tom, pamiętam. No ale ogólnie dobrze, szybko się nam czyta ten. No, na przykład teraz to czytałam opowieść Panny Młodej, to szybko tam się czyta. Tak, bo tam akurat ta historia też mi się bardzo podoba i ja czytam sobie tom po tomie od razu. Jak mam taką możliwość. Nie wiem, czy trochę obchodzimy te pytania, tak? Bo żadnych konkretów nie mówimy, bo tak naprawdę nie zwraca się uwagi na takie rzeczy. Tak. No. Dobra. Jakiego zakupu żałujecie najbardziej? Angel Sanctuary. No. To akurat proste pytanie było. Dobrze. I ja jeszcze bym mogła powiedzieć, że Angel Sanctuary i The Bestryski Camping to też moim zdaniem i kod wchodzi. Jestem. Dobra. Dobra. Kiedy zaczęłyście zbierać mangi? My to jakoś obliczałyśmy. Chyba i wyszło... w maju... Nie, kiedy? Czyli tak. W maju 2016? No. A to długo, będzie? Czy to krótko? Nie wiem. No, od tego czasu zaczęłyśmy. No. Regularnie. Kituś. Cichutko. Dalej, co jest? Jaka była pierwsza manga, którą pokochałyście? Ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę taką pierwszą mangę, którą nawet czytałyśmy, to pokochałyśmy, bo przez nią chciałyśmy zbierać więcej, tak, czyli to będą Ścieżki Młodości, a potem jak już zaczęłyśmy na przykład dalsze serie jakieś zbierać, to ja nie pamiętam, co było dokładnie zaraz po Ścieżkach. Chyba Kuro. Też mi się tak wydaje, ale nie mogę sobie umiejscowić, kiedy zaczęłyśmy zbierać Pandorę Herc. Bo ona dla mnie jest na przykład taką bardzo sentymentalną, że ale to bardzo tak, że się po 5 tomów czytało z wypiekami na twarzy, no nie? I... Pandora. Już nic nie pamiętam z niej. Tak. Ja dlatego chciałabym przeczytać jeszcze raz, ale nie mam na to czasu. No, za dużo mang. No. To się cały czas omawia. No, coś bym powiedziała, ale... Nic. Nie powiem. No, już cichutko. No. Czekaj, bo się gubię. Manga czy anime? To też zależy, bo na przykład jeśli chodzi o Kaguyę, to moim zdaniem o wiele bardziej wolę anime. A jeśli chodzi o mangę, przepraszam, ale musiałam. Teraz szukam mangi, które... Pandora Herc jest lepsza od anime. Wiadomo, no, na przykład. No to zależy od serii, nie? Ale tak ogólnie, czy wolisz czytać mangi, czy oglądać anime? Nie wiem, no to też zależy od... No co, Kituś? Ojeju, Kituniek. A wyjdziesz mi na ramię? Co, papuga? Ale on często mi tak tu i tak... siedzi teraz na kolankach. Widać trochę go. Kituś. O, tu jest kitek. Dobra, no co dobrze. Dalej? Ulubione, niekoniecznie kanoniczne ship. Nie, tu, wspominała się noc. Wasze ulubione serie. Ej, to byśmy musiały trochę wymieniać. No nie wiem, bez przesady, nie wszystkie, ale na pewno. Fairy Tail. Tak. Oari. No, mnóstwo. Tak. Yotsuba. No, dużo jest takich serii. Więc ciężko by nam wybrać na przykład 5 tylko, nie? Czy... Jezus. Żeby trzeba było stanąć przed półką i tak patrzeć, nie? No. Dobra, to ten ship. Tak. No to ja... Czekaj, no ulubiony, niekoniecznie kanoniczny ship. No to ja uwielbiam Mikaju, chociaż Yu mnie trochę irytuje w tym wszystkim, ale Mika ratuje sytuację. A ty? Ja... Kiribaku? Tak. I teraz mogę powiedzieć, że ja mam że znaczy, no ogólnie lubię shipy, ale na przykład Atsushi z Akutagawą, ja bym tego sobie nie wyobrażała w mandze, nie? Tak, w sensie, ale... jakby to miało działać? No niby tak, ale ogólnie jako poza mangą, no tak, to ship lubię. No. A arty są ładne, ale w mandze to nie miałoby w ogóle sensu. Ale na przykład... Kiribaku? Boże, żeby to byłby kanon. Przecież to by było takie piękne. No i nie. No. Oni mi bardzo pasują. Dobrze, nie. Idźmy dalej. Hej, Horikoshi, proszę, rób to. Zrób to. Dobra, jakie są 3 shipy, które są dla was strasznie złe? No to ja już wiem. To na przykład wszystkie shipy typu Endeavor x Shoto albo Endeavor x Deku. W ogóle właśnie, któryś z tych uczniów. No. I nie lubię Minety, więc dla mnie ship z Minetą też się mija z jakimś... Ale na przykład pomyślmy o takich shipach, które są ogólnie lubiane, albo takie no, powiedzmy normalne, ale nam nie pasują. Znaczy, ja nie lubię shipu między Shoto a Momo. Nie wiem, po prostu nie kupuję tego shipu. Oni nie ze sobą niezbyt mają wspólnego. Nie? Oni tam mieli razem jakieś zadanie, co z Aizawą walczyli. No i właśnie nie wiem, czy coś jeszcze. Niektórzy się czepiają Uraraki i Deku. Tak, że są zbyt słodcy. No i w sumie okej, nie, znaczy nie to, że ich nie lubię. No, ale wolałabym na przykład Urarakę z Idą. Nie wiem czemu. Po prostu gdzieś mam coś takiego, że... Mi, tak, ale wolałabym na przykład. Ale 3. ship taki... wolałabym Ryśka z Henrykiem albo z Katezbin niż z Buckinghamem. Chociaż Buckingham jest bardzo ważną postacią w Requiem, więc nie lubię tego shipu, ale Buckingham jest taką postacią, że on musi tam być. Tak, on musi tam być, żeby tam była historia, nie? No. Gdyby go nie było, to tam manga to by była inna. No to po pierwsze, a po drugie, no w ogóle inaczej by to. Tak, poza tym dzięki Buckinghamowi to ta akcja cały czas się dzieje, nie? Tak, to też. On napędza tą. Ale mam wrażenie, że dzięki Buckinghamowi Ryszard ma ten pazur taki. On go, on go właśnie cały czas pcha, no nie? No, do tego. Bądź moim królem. Tak, a Henryk, musiał Henry powiedzieć. Henry miał takie, że on był takim właśnie... tak, no... Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że marzycielem, ale on był taką ciepłą kluską strasznie. On po tym lesie se łaził i to było bądźmy pasterzami. Tak. Będzie dobrze, prawda? To było takie po prostu spokojne między nimi. Chociaż podobało mi się bardziej niż to, jak wygląda między Buckinghamem a Ryszardem, ale Buckingham jest ważny w tym wszystkim. Tak, no Buckingham to jest... Dobra, to dalej. Wolicie akcję w mandze czy romans? To też zależy na co mam ochotę. Ale też obal bardzo lubimy. Tak. I romanse, brakuje mi takiego szkolnego romansu. Takiego szkolnego, ale dobrego romansu. Najzwyczajniejszego, aż nie umiem mówić, romansu w szkole pomiędzy jest dziewczyna i jest dwóch chłopów i się zastanawia, a może będzie tą dwie dziewczyny i jeden koleś? No może też tak być. No i fajnie. No. Więc tak. Oto trzech kolesi. Wow. No dobra, nieważne, już wybiegamy za bardzo. Ale to też musisz przyznać, że to zależy od tego też, co masz ochotę czytać. Czy to wolisz na przykład takiego akcyjniaka typowego, czy właśnie masz ochotę na romans? Najlepiej to chyba sobie tak na przemian, nie? Tak. Że jak teraz coś mocnego, to teraz tak musisz zluzować się. Myślałam, że coś dodasz i czekam. Też na to czekałam, też chciałam coś dodać, ale chyba kot też. Bo się patrzył na ciebie. Dobra, co dalej? Czy byłyście kiedyś na jakimś konwencie? Nie, ale miałyśmy być. To miał być nasz pierwszy konwent. Na Ikonie miałyśmy. Tak. I śmieszne jest to, że przez to, że jest jak jest, i odwołane są te konwenty, to nas tutaj pewnie by nie było. Albo dopiero byśmy o wiele później zaczęły nagrywać. Tak. Ale na przykład minęlibyśmy się z kąciem i nawet byśmy nawet nie zwróciły na niego uwagi, a jak już na jakiś random. No, albo z innymi osobami, bo tam na Discordzie dużo właśnie osób mówiła, że miał w planach. No, w ogóle mam wrażenie, że wszyscy mieliśmy na ten temat. A tu się teraz, jeśli rzeczywiście wszystko będzie okej już za jakiś czas i ruszą konwenty, to niesamowite będzie to, że będziemy mogli się grupą spotkać na tych konwentach. No bo jak będzie, no to raczej myślę, że będzie, bo nadal mamy bilety, nie? Tak. Nie chciałyśmy zwrotu na razie. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Więc co dalej? Mamy zapytanie? Które postacie w anime, mandze wkurzają was najbardziej? Ja nie lubię tsundere. Typu takiej właśnie... Ale właśnie, na przykład z Saigon, ja uważam, że ona była dobrą tsundere, nie? Na przykład blondyna była najgorsza, bo nie lubiłam blondyny, nie? Blondyna to jest... Ona była Chitogę, ona miała na imię. Ja nie pamiętam. Chitogę, ale nie pamiętam, miała, czy to jej imię, czy nazwisko, ale nie pamiętam, co miała drugie. To była Chitogę. Nie lubiłam jej strasznie, a do Taigi mi to pasowało, bo pasowało mi to do jej charakteru, nie? A blondyna... Dobra, może mówić. Może potem sobie wsadzić zdjęcia jednej i drugiej. Była z jednej strony taka urocza i w ogóle, a do tego co... Nie. A Taiga to chyba praktycznie do wszystkich tak podchodziła, nie? Tylko do swojej przyjaciółki. Ale na przykład do tej niebieskiej ona modelką była. To też tak nie? Sunderowa to. Więc do Taigi mi to pasowało, ale do blondyny nie. Ale ogólnie nie lubię typu tego typu bohaterek. Ale ja nie lubię też bezużytecznych postaci. Jak Mineta, Boże, po co on? Po co on? Usuńcie go. Proszę. Już? Tak, ochłonie. Dobra, co tam mamy? Czy jest manga, w której pozbycie się jakiejś postaci byłoby dobre, jak uważacie, i czy znacie taką mangę? Jak już mówiłam, Mineta. A ja, jeśli to będzie, no to jest spoiler. No to spoiler. Nawet nie wiem z czego. Z Neverlanda. Ty wiesz, o co mi chodzi. I ja już to gdzieś mówiłam na jakimś filmie, że moim zdaniem Norman powinien umrzeć. Tak. Albo, nie wiem, zróbcie co innego z Normanem. W ogóle, ja tak ubolewam nad tym, co się stało z tą serią. Dlatego ja nie chcę tego czytać, nie? Dlatego... Więc, moim zdaniem to właśnie Norman powinien być... Tak jak miał zginąć, Tak, nie tak ginie. Tak. No. Nie lubię zasady, że... No to powinnam nie lubić w sumie Fairy Tail, bo tam wiadomo, no, co się dzieje. Ale nie wiem, tam już chyba to zaakceptowałam. No. To było takie, no dobra, nie będzie. To właśnie na początku jak ta Wendy z Karlą i o mój Boże, Wendy. Tak. Tak, a później mistrz przeszedł i aha. A potem kolejna śmierć i znowu kogoś tak uratowali, to było, a było to już takie, no dobra. A w kolejnym już było, jakby ktoś miał umierać, to było zaraz wróci! Więc to jest też trochę głupie, bo nie wywierało to już na żadnego wrażenia, nie? Bo tak byłyśmy pewne, że i tak wróci. I co? I wrócił. Albo psikus jakby tak na przykład kogoś zrobili ważnego i no, tego już nie wracamy, nie? I skończyłoby się anima i ej, ale nie wróciliście tego, coś chyba zapomnieliście, nie? No dobra, to koniec spoilerów, no to jedziemy dalej. Tak. W sumie to w Fairy Tail też trochę... No to no, cały ten, no, ten wycinek, nie? Jezus, z czym ja się zawsze gubię? To czyja śmierć w bandze anime była dla was najsmutniejsza? Spoiler. No kolejny. To w sumie nie tyle, że koniec spoilerów, tylko trwają no dalej. Więc dla mnie takim najbardziej smutnym momentem była śmierć Jirai. I to chyba mi się, nie tyle, że on umarł, tylko bardzo było mi przykro z powodu Naruto. Tak, że on już tak praktycznie wszystkich potracił. I to ja mówię, no nie, no więcej tego nie ogarnę, no nie? Rodziców nie ma, kolega sobie poszedł w ogóle gdzieś. Jiraiya też se zdednął. No a dla ciebie masz taki ship? Znaczy ship, Boże, nie wiem co tam. Taką postać? Kto umarł? Czekaj. Nie wiem kto umarł, nie pamiętam. Dużo umiera w kutwiej. No... Ale nie wiem czy można się do nich aż tak przywiązać przez to, że tak, oni no się pojawiają. Znaczy, na przykład chyba najbardziej to mi było przykro przy... Boże, jak on miał na imię. Ale... Może ja co z maską, co z ogniem. Aha. No co przy tym chyba. To było takie urocze, jeszcze sam tą maską było takie. No to przy tym było mi przykro. No to mogłabym powiedzieć, no. Ale na przykład za anime? Nie wiem, nie pamiętam kto umierał. Sorry. Ale dobra, no to na potrzeby to powiem, że tamten. Nie pamiętam jak mam. Dobra, kolejny. Jaki jest najnudniejsze anime, jakie obejrzałyście? No to tak. Najnudniejsze. Możemy powiedzieć, że Brother Conflict, bo nie wiem, czy nawet no, obejrzałyśmy ten... Nie skończyłyśmy tego. Ale po drugim? Pierwszym? Co? Ty dalej? Tak? Ja myślałam, że... Szósty może? Co ty gadasz? No. Ja pamiętam, że my miałyśmy to chyba ściągnięte. Noże. No, na laptopa. Miałyśmy chyba jeszcze wtedy laptopa i chyba na Zwierciu to oglądałyśmy. Albo gdzieś. No, gdzieś to oglądałyśmy, nie? Gdzieś indziej, nie? I no... No to na pewno to, ja bym powiedziała jeszcze, że... No, ja w ogóle... No bo to jest teraz, co miała tam dziwna tak, fryzura, no, nie? To wodne. To wodne. To jest Nagi no Asukara, tak. I co jeszcze takiego? Ja nie wiem czemu, po pewnym czasie, niektóre odrzucałyśmy, że nie oglądałyśmy ich do końca, ale na przykład takie twoje kwietniowe kłamstwo czy Angel Beats, ja nie wiem po jaką cholerę my to się męczyłyśmy przy tym. No. To prawda. Więc to były chyba to najbardziej tak. Ale na przykład Angel Beats czy... Które kwietniowe kłamstwo, to nie było nudne, ale no nie podobało nam się, nie? Ale takie nudne, że siedziałyśmy i... No to wodne... To wodne, no. To ja miałam takie, że mi męczyła ta relacja ich wszystkich. Tak, no, że każdy nie pamiętam ile ich było dokładnie, ale załóżmy, że była ich piątka i każdy z nich kochał się w kim innym. Tak. To było takie koło, zamknięte koło i nikt z nich nie był szczęśliwy. Tak, bo ta kochała się w tym, ten się kochał w tej, ta się kochała w tym. Tamten w tamtym nie tak, było tamten w tamtym. A jeszcze tamten się w tej kochał. No nieważne. No. Co dalej? Do jakiego świata z mangi lub anime byście chciały się przenieść, zważając też na ryzyko i zagrożenia w tym świecie? No to Fairy Tail. No, tam bym nie umarła. No, jakbyś umarła, to i tak by cię skreślili. No tak. Więc... Chyba, żebym umarła poza fabułą, znaczy poza serią, nie? No to jest trochę kapa, ale no to i tak, nie? Tak czy siak masz jakieś szanse. No tylko, że jak mieszkasz w Magnolii, to co chwilę to miasto jest spustoszałe. Ja tam nie widzę problemu. Hej! Nazywam się Ida, ty! Dobra, dalego niebieskiego kota. Nice. Dobra, nie, już koniec. No, dobrze. Jaki jest dla was najbardziej nostalgiczny ending i opening z anime? Najgorsze jest to, że ending, z mało endingów my oglądamy do końca. Na pewno takim endingiem, który obejrzałyśmy do końca i nam się, znaczy mi się podoba, nie wiem jak tobie, to jest Love Stage. Ale nie wiem jak tobie, ja nie oglądałam. Ale słyszałaś ten ending. No słyszałam, ale... No, ale żeby powiedzieć, że jest nostalgiczny, no to nie, no, tak to mi się po prostu podoba. Ale na przykład lubię też ending z Dororo. No, ale że nie jest to nostalgiczny. Tak, to jest taki dla mnie nostalgiczny, to nie jest ani opening, ani ending, ale soundtrack z Fairy Tail. Tak. Jeszcze na skrzypcach. No, w ogóle uwielbiam skrzypce. No nie? Zawsze no pomijając skrzypce, nie? Ale właśnie soundtrack z Fairy Tail na skrzypcach. Jadę autem i tak tym zamknę i mam takie... Całe anime mi przelatuje przed oczami, nie? I widzę Natsu. No co? Ja no widzę, ty możesz widzieć kogoś... Zerefa możesz widzieć. Aha. Główna postać, no to co? Przepraszam, już nic nie mówię. Koniec. Bo się pokłócimy tu. O Natsu. Tak. Piciu mi się chce. Nie przyniosłam... No dobra, nieważne, skończymy. No szybko nie skończymy, bo jesteśmy na którym? Nie wiem. Na 19. To idź szybciutko. Najwyżej wytniesz. Tak. Wycinamy.